Siemano wszystkim, ja jestem Gumiś, a ten kanał to potęga wokalu. Ostatnio troszeczkę pozytywnych rzeczy ode mnie poszło w stronę pani Emily Armstrong, czyli nowej wokalistki zespołu Linkin Park, pod kątem tego nowego utworu The Emptiness Machine. Także było fajnie, fajnie się to zapowiada, jeżeli chodzi o nową twórczość Linkin Park, ale tak jak powiedziałem ostatnio, że obejrzę sobie cały ten koncert z panią Emily, no i obejrzałem ten koncert. I dzisiaj na kilku przykładach bardzo klasycznych utworów zespołu Linkin Park, takich jak In The End, Numb, Crawling, Faint czy Bleed It Out, troszeczkę sobie pomarudzę na temat techniki wokalu pani Emily Armstrong, bo nie jest ona idealna. Tak jak wcześniej twierdziłem, że pani Emily to dobry wybór, dobra wokalistka, jeżeli chodzi o przyszłość zespołu Linkin Park, ale jeżeli chodzi o przeszłość, no to już mniej na pewno. Zaczynamy. Dobrze, na samym początku jeszcze tylko nie odniosę się na tematy polityczne. Twierdzę, że takie tematy powinny zostawać jakby daleko w tyle i nie mieć nic wspólnego z artystą, z muzyką, poglądy, przynależność do pewnych kręgów pani Emily mnie nie za bardzo obchodzi. Poza tym, wiecie, dużo ludzi ją atakuje, dużo ludzi mówi, że należy do sekty i tak dalej, jakby... Słuchajcie, no ona w takiej wierze się urodziła. Moim zdaniem to jest troszeczkę tak, jakby skreślać jakiegoś katolika dlatego, że w kościele katolickim jest mnóstwo pedofilii. No nie ma to sensu, jest to dla mnie trochę absurdalne zarzuty, to są, wiecie, no nie wydaje mi się, że to jest człowiek, który w jakikolwiek sposób chciałby drugiemu człowiekowi przeszkadzać i, nie wiem, robić jakieś złe rzeczy. Słuchajcie, no ma jakieś tam swoje wierzenia, poglądy, nie obchodzi mnie to za bardzo, dopóki nie epatuje tym na innych i nie robi nikomu krzywdy, to po prostu mnie to nie interesują jej poglądy, dlatego na ten temat już się nie będę wypowiadał. Dla mnie najważniejsza jest muzyka, dla mnie najważniejszy jest wokal tej pani i dzisiaj sobie o tym wokalu porozmawiamy. Dobrze, ja na samym, jakby w zeszłym odcinku, który będziecie mieć tu pewnie zalinkowany gdzieś, sobie tak generalnie myślałem, że te tonacje Chestera, oryginalne tonacje Linkin Park będą w miarę dopasowane do głosu pani Emily, ale no jak się okazało, na tym koncercie nie są. Tutaj macie przykład, że tonacje oryginałów są zmienione, znaczy tonacje utworów Linkin Park względem oryginałów są zmienione i tutaj na tym przykładzie In The End. Słychać, że tonacje są podniesione. Są podniesione do głosu pani Emily. I tutaj pojawia się już pewien problem, bo wydawałoby się, że tonacje, jeżeli utworów już są zmieniane pod kątem danego wokalisty, to powinien on je mieć tak dobrane, żeby naprawdę potrafił jakby w tych górnych rejestrach brzmieć najpotężniej jak może, w tych dolnych jakby nie mieć problemów, żeby to było za nisko. I powiem tak, że w tych dolnych rejestrach pani Emily śpiewa przepięknie, że jej czysty głos jest doskonały, jest znakomity, brzmi to fantastycznie, klei się, ale minus jest też taki, że na tym koncercie, szczerze powiedziawszy, dziwnie bardzo zaczął brzmieć Mike. On musi śpiewać, rapować nawet wyżej, bo on robi taki zabieg typowo rapowy, że on rapuje na jednym dźwięku, tak? I tam jakieś takie drobne odchyły ma, ale generalnie jest to para pa para para pa para para pa para pa. I don't know why it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I don't know why it doesn't even matter how hard you try. Kiedy on ma te tonacje podniesione, dla niego to już nie jest do końca takie naturalne ułożenie, tym bardziej, że te piosenki lata śpiewał niżej, nie? I teraz jest para pa, para pa,
Tylko że tutaj trochę jemu brakuje takiego rozluźnienia. Widać, że on musi się bardzo nad tym skupiać, żeby rapować to troszeczkę wyżej, niż jest w tych tonacjach. No i to już brzmi trochę dziwnie. Swoją drogą też tak nienaturalnie w niektórych miejscach wysoko te podkłady, te sample, te gitary po prostu tak brzmią mi troszeczkę, jakby wiecie, to mam wrażenie, że tam coś jest nie tak, a to jest po prostu wyżej. I cóż takiego zauważam? Trzeba na samym początku tej analizy wziąć pod uwagę to, że utwory Linkin Park to są bardzo trudne utwory, jeżeli chodzi o oddech. I to trzeba mieć na uwadze. Trzeba mieć na uwadze to, że przy tak ogromnym stresie, przy tak ogromnej adrenalinie, którą na pewno pani Emily Armstrong jakby miała podczas tego koncertu, adrenalina, stres, taki przesadny stres bardzo mocno zabiera oddech i powoduje problemy przy gospodarce powietrza. To jest rzecz, którą jeżeli nie mamy w 100% opanowanej kompresji dźwięku, to bardzo łatwo się po prostu na tym wywalić. I kilka razy pani Emily się po prostu na tym wywaliła, bo to ma problemy z kompresją. Jeżeli chodzi o oddech, to właśnie dużo utworów i Chester zawsze mówił, że na przykład jednym z najtrudniejszych utworów do śpiewania jest Crawling, bo tam jest cały czas ta sama jakby linia, nie ma miejsca na oddech, jest bardzo wysoko, jest to taki jednostajny, trudny dźwięk do zaśpiewania. Chodzi o tą gospodarkę właśnie powietrzem. Przy tym jak jeszcze biegasz, jak jeszcze jest taki właśnie stres, no to może naprawdę się dużo rzeczy po prostu nie udać. I to troszeczkę na pewno panią Emily usprawiedliwia. Ja myślę, że właśnie jeśli chodzi o tą gospodarkę oddechową, dużo, dużo oddechu zabierał jej stres, zabierał jej właśnie te emocje, to wszystko. To ją troszeczkę usprawiedliwa. Natomiast no jeżeli nie ma się idealnej kompresji i nie ma się idealnie opanowanych tych piosenek, a to było widać, że jeszcze daleko do idealnego opanowania, to pojawiają się pewne problemy. Zaczniemy od piosenki In The End. I tutaj słychać właśnie tak, zmianę tonacji i pani Emily bardzo dobrze śpiewa te momenty zwrotkowe. Was in the end. Ale co wychwyciłem? Ona nie robi tego, co robił Chester, czyli nie robi tego na kompresji. Ona przy każdym tym dźwięku takim zwrotkowym, tym nawet w miarę delikatnym, czy nawet ona tak po pierwsze otwiera mocno gardło i bardzo mocno ucieka jej powietrze z płuc. Nie ma kompresji, jest in the air. Widzicie? I już kończy się powietrze. Ona nie robi tego, co robił Chester. Chester robił typową kompresję, czyli in the air. Mógł to ciągnąć bardzo długo przy odpowiedniej kompresji, a jeżeli śpiewamy to pełnym gardłem i z płuc wyrzucamy powietrze, czyli in the end, to te powietrze się bardzo, bardzo szybko kończy. I tutaj zobaczyłem to i mówię, o, to chyba będzie problem. Chyba będzie problem w późniejszych częściach koncertu, no i się nie pomyliłem dużo. No i naprawdę In The End wypadł bardzo dobrze zaśpiewany, troszeczkę mi brakowało właśnie takiej stabilności dźwięku przy tym mostku. I've put my trust in you! Put my trust in you! Wiecie, pani Emily wyrzuca to powietrze mocno z siebie. I've put my trust! I tutaj zaczyna troszeczkę brakować, ale na tak krótkim fragmencie sobie jest to emocjonalne, poradziła sobie. Także ten utwór jak najbardziej na plus. Utwór Crawling, który zaśpiewała, no tutaj troszeczkę już mniej sobie poradziła i to słychać, że nie ma takiej stabilności i ona jeszcze póki co śpiewa zbyt grunge'owo. Ona bardzo mocno nie wie, w którym momencie ma chrypić ten głos, a w którym momencie odpuścić tą chrypę. I były takie momenty, jakby pierwszy refren jest spalony, zaczęła to śpiewać i to nie wyszło dobrze. Tam nie ma gdzie brać oddechu i ona próbowała chrypić, ale niektóre momenty... Crawling in my skin, this was the way I am. Here is how I fall, confusing what is real.
ona nie wiedziała, kiedy tą chrypę odpuścić, kiedy jej dodać. I właśnie kilka było takich momentów, gdzie to brzmiało nie za fajnie po prostu. Wiecie, takie crawling in my... Takie niezdecydowanie. I to jest rzecz, która z pewnością z biegiem czasu, z kolejnymi koncertami jakby wyjdzie lepiej. Drugi refren zaczęła praktycznie śpiewać czysto i to już brzmiało dobrze, potem znowu przeszła na distortion niepotrzebnie. Bardzo takie niezdecydowane to jest i słychać, że ona jeszcze niepewnie do końca czuje się w tych utworach. Natomiast zwrotki, no, były takie, bym powiedział, nie wiedziała, jaką barwą to chce zaśpiewać, nie? I też chciała bardzo delikatnie para, pa, para, 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 pa, pa. I widzicie, brakuje wdechu, bo nie ma kompresji, nie? Jakby za delikatnie, troszeczkę mocniej i byłoby lepiej, brzmiałoby to lepiej. Czyli akurat w Crawling, no, nie poradziła sobie do końca z tymi czystymi liniami. Ogólnie słabo wyszedł ten utwór, dobrze, że tam oddawała mikrofon publiczności, no bo byłoby różnie. Mogłoby być naprawdę różnie, gdyby w całości to próbowała zaśpiewać. Jeszcze zdecydowanie ona nie wie, w którym miejscu te niektóre kawałki ma umiejscowić. Waha się i to słychać. I nie, jakby nie można się wahać, to trzeba mieć na tyle wyćwiczone, że tym bardziej utwory z tak dużą popularnością, tak dużą legendą, niektóre kawałki, trzeba mieć pewność, w jaki sposób będziemy śpiewać daną frazę, daną zwrotkę, dany refren i tak dalej. Bo to słychać po prostu, że ona momentami się gubi w tym, co chce zrobić z głosem. I to słychać, i to myślę, że też z biegiem czasu, z kolejnymi koncertami, to też minie. Ona już będzie wiedziała w 100%, w jaki sposób ma śpiewać zwrotki, w jaki sposób refreny, gdzie chrypić, gdzie umiejscowić dźwięk. Wiadomo, można bardziej z przodu, czyli pa, pa, ra, pa, a można bardziej z tyłu pa, pa, ra, pa. Można bardziej skompresować, yeah! Można odpuścić, yeah! Wydechnąć powietrze, ale w tych momentach, w których wiemy, że na przykład można odpuścić kompresję, ale w tych momentach, w których jesteśmy pewni, że nam tego powietrza wystarcza. Jeżeli odpuszczamy kompresję, a tu nagle okazuje się, że fraza jest za długa, no to potem właśnie są takie koguciki drobne, takie, wiecie, braknięcia i tak dalej. Kolejny utwór to utwór Numb. Jeżeli ktoś kiedykolwiek próbował na jakimś karaoke albo w ogóle w domu bez linii Chestera zaśpiewać sobie utwór Numb, to doskonale wie, jak trudna to jest piosenka, szczególnie w końcówce, szczególnie ostatni refren, szczególnie ten break przed tym ostatnim refrenem. To są niezwykle wysokie, trudne do zaśpiewania dźwięki i absolutnie nie ma miejsca, gdzie po prostu wziąć oddechu. I pani Emily tu sobie poradziła, tak bym powiedział, średnio też, bo słychać właśnie brak powietrza, brak tej kompresji. Tam jest szczególnie ten moment. Widzicie? Tam nie ma gdzie wziąć oddechu. Jeżeli my te powietrze będziemy tracić, to się po prostu nie udaje. Albo głos brzmi dziwnie, bierzemy w nienaturalnych miejscach ten oddech, taki wiecie, nie? Czyli gdzieś tam, gdzie go nie powinno być. Jest ciągła fraza, to trzeba zrobić szybkie. No i to się po prostu tak... Natomiast w Numb te zwrotki wyszły bardzo fajnie, tutaj słychać, że to jest dobra tonacja dla niej, że to ten głos jest taki pełny, fajny, Emily głos czysty ma znakomity, okej? Okay? Mieliśmy jeszcze Faint, gdzie nie było screamu na końcu, tak jak ja, to o czym mówiłem, że wydaje mi się, że pani Emily Umi, no, nie pokazała tego, ona bardzo mocno się zaciska i w momentach, kiedy Chester Bennington przechodził po prostu z techniki distortion na scream, czyli nie robił no, tylko robił no, here we, wiecie, to jeżeli masz opanowaną technikę screamu, to nie jest trudne do wyśpiewania. Natomiast pani Emily, zamiast wyciągnąć
z distortion scream typowy, odciągnąć swój głos, czyli zamiast NOW! Hear me out now! You're gonna listen! Zrobić to, czyli cofnąć głos. You're gonna listen to me rock and roll right now! Zamiast zrobić to, bo to nie jest trudne do osiągnięcia, jeżeli się umie. Ona w tym momencie dociska głośność, dodaje głośność i przez to mamy tutaj taki przykład kogucika na samym końcu, gdzie po prostu za dużo głośności dała, za bardzo chciała to docisnąć i jej głos po prostu nie wytrzymał tego, puścił i jest takie, wiecie, no taki typowy kogut. Który nie powinien się wydarzać, dlatego myślę, że musi popracować na pewno nad techniką screamową, jeżeli chce dobrze te momenty śpiewać, żeby umieć wycofywać głos, a nie dociskać go na maksa, bo jeżeli ktoś z was dłużej ogląda mój kanał, wie, że technika distortion, scream i tak dalej nie potrzebuje turbo wielkiej głośności, potrzebuje rozluźnienia wbrew pozorom i można w zasadzie scream robić na tak małej poziomie głośności, żeby to było zupełnie bezstratne dla naszego głosu, czyli No! Hear me up now! You've got to listen to me, everybody! Right now! Wiecie, to nie jest duża głośność. Ja to w zasadzie robię na takiej głośności, że kogoś w pokoju bym nawet nie obudził. I tego musi się nauczyć, to z całą pewnością. No, ten utwór nie wyszedł najlepiej. Widać, że tutaj są jeszcze takie braki typowo w takiej technice metalowej. Oglądałem Pawła Szutę, który właśnie fajnie powiedział, że wygląda trochę jak Kurt Cobain w tej styluwie i tak dalej i jakby to powiedzieć, no styluje się mocno też w sposobie śpiewania i jest to faktycznie, ja to zauważyłem po właśnie obejrzeniu Pawła, że faktycznie tam jest taki vibe bardzo mocno grunge'owy w stylu śpiewania i tak dalej, ale musi jeszcze poćwiczyć te typowe metalowe screamy, te typowe metalowe techniki, czyli właśnie wycofanie głosu na luzie, przyciskanie distortion na niższych dźwiękach, żeby to nie było takie nieregularne, żeby to było, wiecie, można było na tym niskim dźwięku zrobić zarówno na tym wysokim albo, wiecie, nawet na tych najniższych żeby wszystko było robione na luzie, a niekoniecznie właśnie takim rozdarciem, dociskaniem i tak dalej, bo mimo całej emocjonalności Chestera, trzeba powiedzieć, że on technikę miał, jeżeli chodzi o scream, o distortion, znakomitą i to mu trzeba przyznać, to mu trzeba oddać, mimo całej emocjonalności on jednak panował zawsze nad tym głosem i tutaj trochę tego brakuje, nie? Najlepiej wykonany utwór Bleed It Out, gdzie naprawdę tam idealnie w tonację trafione, że ona może się wygadać, wykrzyczyć i to jest właśnie w tym miejscu, gdzie ona może dać z siebie wszystko i brzmi to dobrze. Ten utwór naprawdę fantastycznie zabrzmiał w jej wykonaniu. No i cóż, no i w zasadzie tyle. Tak naprawdę ma dużo do poprawy, jeżeli chodzi o stare utwory Linkin Park, ale trzeba powiedzieć to bardzo wyraźnie, że to są bardzo trudne utwory, jeżeli chodzi o zmianę technik, o brzmienia, o umiejscowienie wokalu Chestera. Ona też jest kobietą, ma to wszystko troszeczkę inaczej ułożone, wiecie, ciężko rozszyfrować może jej dokładnie w jaki sposób robił to Chester. Ona to stara robić się po swojemu, to nie brzmi za każdym razem najlepiej, dlatego no wiecie, nie jest perfekcyjnie, ale myślę, że z biegiem czasu, jeżeli zostanie w zespole Linkin Park, bo takie były już głosy, że ona może zrezygnuje właśnie po tym hejcie, który na nią spłynął. Ja bym nie chciał, żeby rezygnowała, bo jeżeli chodzi o nową twórczość Linkin Park, to ma to potencjał na fantastyczne rzeczy, żeby robić wspólnie razem jako ten nowy Linkin Park już, który wiecie, era po Chesterze, może troszeczkę fanów stracą, ale dalej robią fajną muzykę, przynajmniej takim optymizmem napawa mnie właśnie utwór Emptiness Machine. Niech to robi dalej, niech, wiecie, z biegiem czasu będzie mniejszy stres, bo ona będzie lepiej miała opanowane te utwory. Myślę, że będzie to lepiej brzmieć, ale nie jest idealnie. Trzeba poćwiczyć, trzeba te techniki rozszyfrować, trzeba troszeczkę skupić się właśnie na oddechu, na kompresji, na screamie, na takich typowych technikach, o których ja często mówię na swoim kanale. Tyle ode mnie dzisiaj. Pozdrawiam was serdecznie. Piszcie, co wy o tym sądzicie, koncercie pani Emily Armstrong. Tyle dzisiaj. Gumiś potęga wokalu. Crawling in my skin. This was the winner.
Here is how I fall. Confusing world is real.